Siema, z rana na Biały Bór lecimy. Siema ekipa, o, to boły widzę. Duża ekipa będzie na Białym Borze, słuchajcie. Naprawdę, wielka. Nie, Kuba? No. Grilla mamy ze sobą, nawet. To od razu te grille tutaj, nie? Stacie przyklopsili kiedyś. Wózkiem wiem, głowy, mówiłeś. Wiesz? Co to za białe? Jakieś jeszcze te betony. Beton. Wapno. Tu coś leżało. No nie widzę. Nic nie widzę. Czerwone. Leżało. Coś leżało. Może ktoś plastiki pogubił od krosa. Już do mnie Piotr dzwonił. Już jest na Białym Borze. No naprawdę. Tomek, jak tam droga? Powiedz. Elegancja, nie? Oni pierwsi zrobią górkę, a ty nie? No, oni pierwsi zrobią górkę, a ja nie. O, motor. Albo się będą bać być bez ciebie. Nie, no z czego mają się bać? Górki? Nie. Biały Bór. Lecimy. Boisz się? Nie ma czego, nie? A ty się Raptora nie boisz, że takich górka, nie? Na Białym Borze. Trochę lipę mamy, słuchajcie. No bo mamy minus kilometrów. No, nie mamy paliwa. Tomek nas wyprowadził w jakąś drogę, gdzie 4 jeszcze jest kilometry tam. Musimy jechać do jakiejś głównej. Nie wiemy, czy będzie tam stacja i jest po prostu trochę nerwowa jest. W lesie nie? Chyba nie będzie stacji. No jest, ty, w lesie nie będzie stacji, jest Tomek. Jest słabo, muszę wam powiedzieć. No, a kto to załatwił nam? Ty. Przez przypadek. No. To jest na pewno. Ale jest plaża, a może na plażę pójdziemy. Co nam z plaży? Nie, latę nie stawiasz, ale za to jak zabraknie paliwa i nie będzie stacji, to bierzesz kajosa i szukasz, jedziesz. Bierzesz nawigację i zasuwasz. No a co? Kara musi być. I kupujesz mi loda. I kupujesz loda. No zobaczymy, jak ta akcja dalej się rozwinie, nie wiem po prostu, co będzie. No zobacz, już masz 87. No. Spokojnie, to zaraz ja mam mówię. Nieźle, nieźle. Wszyscy już tam na Biały Bór dojechali, a my tutaj martwimy się, czy paliwo mamy w ogóle. A dziadek, i to pewnie, to 100 kilometrów, to było jako 40. No, bo to się dołożyło i to będzie teraz jako 40. No. I zaraz skoczy jako minus. Nic się nie denerwujcie, będzie dobrze. Mówisz? Kto może mieć takie przygody jak nie my? 61 km. No. Możemy. I nadal się... stacji nie ma, nie? Jesteśmy w Ratajach. Ratajach. A w lesie to ty paliwa, Tomek, to nie dostaniesz. No. To już Kuba nawet wie. Słabo to widzę. Nie, no po prostu na razie, wiesz, gazu nie wduszaj, tylko tak, na takim ludzie jedź, nie? No. Nie wduszaj gazu. Nie wduszaj gazu po prostu. No patrz, ciągle masz nogę na gazie. No, weź z tego gazu ściągnij. Człuchów 40. No i ściągnij. Nie rób, ale tam w Człuchowie będzie. No a ile do Człuchowa mamy? 40 kilasów. No a tam? Przyjdzie nie wiem. 21 zostanie. No. A tu nadal las mamy cały czas. No i bardzo zrobimy. Jak tu staniemy, Tomek, to normalnie ja nie wiem. Dobrze, że z górki mamy. To nie naciskaj tego. Nie wiem, jak ta sytuacja tutaj się zakończy. Ale kilometr ciągle 61. No nie wiem, zacięło się chyba. Chyba tak. Musi dać trochę paliwa. Ale on myśli, że ci wyciągnie. Jak ci wyciągnie to paliwo? Chyba, że ma bańkę. No. A my lejka nawet nie mamy lejek. O Jezu, jakaś droga inna. Nie, to coraz gorsza ta droga jest, Tomek. Ja nie wiem. Czy ta nawigacja twoja... To mi przypomina dojazd do Uzdowa. Wszystko jest możliwe. Ile mamy kilometrów? Wszystko jest tu możliwe już. 54 kilometry już, Jezu. Jeszcze mniej.
Lipa. Total rekal normalnie, a 70 km mamy do głównej drogi. 79. Nie. Na pewno nam paliwa nie starczy do stacji. 53. Panu nie jest dobrze. Panie, co ty zrobiłeś? Nie jest dobrze. Odwaliłeś normalnie maślankę. Maślana normalnie. Kaszana i nie wiem. Nawigacja ci nie pokazuje stacji jakiejś? No właśnie najbliższej? Nie pokazuje, to nie. Załamka. No jest słabo, naprawdę, kurde. No bo nie zatankowałeś na tym Orlenie, bo jakiś bezmajtek, coś, jakiś... No i gdzie? No ale to nie jest śmieszne, panowie. Chyba, ja nie wiem, naprawdę. Gdzie jest ta stacja? Ta? No nie wiem. Pytam się. Jak na razie mamy las i pełno sprzedających te... Co oni sprzedają? Jagody. Bunkrów nie ma, ale też jest pięknie. Zobaczcie, jak to. Bunkrów miło. Nie ma, ale też jest pięknie. Tak, miła atmosfera jest. Głodno natury. No. Ale przynajmniej z głodu nie umrzemy. No nie. Szok. Normalny jest szok. Nie wiem, ja już nawet nie trzymam za to kciuk. Kciuk. Kciuków czy kciuk? Nie. Kciuki. Jest stacja. Tomek, masz szczęście, normalnie. Szok. A muszę wam powiedzieć, że sam miałem strach. No jak 20 km temu już w zasięgu nie było w ogóle. No nie wiem. No. Nawet nie 20. Uratowani. Tak się skończyła historia. Ej, Black Opsa. Mu się już tak chciało pić, że już podjechałem, leję dla tirów. Lejesz dla tirów? Aha, bo to mocno się napić. Ty już od rana. No, atrakcje od rana, słuchaj, a ty, Tomek, to już wcześniej wiedziałeś, że tego paliwa nie ma i tak cicho siedziałeś. No, tylko co? Obserwowałeś, a nam nic nie powiedziałeś. A dopiero później nam powiedział, jak już byliśmy w lesie i nie było szans w ogóle na stację jakąś benzynową, nie? Ale muszę a wam powiedzieć... A ty cichutko sobie siedział, cwaniacze? Ale no. Stracha no. Miałem, nie? Już tak stracha miał, a nam nic nie powiedział, nie? Patrzę na nawigację, 30 km prosto, same lasy. Zasięg, paliwa brak, mówię, matko boska, mówię, zatłuką mnie, no, już ani słowa. Wszystko na ciebie by się skupiło, no, ale szczęście, no udało się. Jeszcze mamy ile? 50 km do Białego Boru. Ale pełny bag i jazda dalej, nie? Teraz można sobie już nie. Teraz to możesz dusić na ten pedał gazu. Nie, zgodnie przy psami 90. Dobra. Nareszcie dojeżdżamy. 3,7 kilasa do Wielkiej Góry Piachu. Piękny wjazd na Biały Bór. O, ja wiem. To przez to miasteczko trzeba przejechać. Busem podjazd robimy. Biały Bór. Koniec, wiesz. I my tu zaraz... Wszystkie drogi prowadzą do Białego Boru. Słuchajcie, jak pierwszy raz tu przyjechałem, to właśnie tam sobie stanąłem. Nie, bo nie wiedziałem co i jak, gdzie. I podjechali chłopaki na kładach i mówią, o, my cię znamy, pojedź za nami. No to się wypakowałem i pojechałem za nimi. Prosto pod Wielką Górę Piachu. Taka historia była. Już jest Góra Piachu, o kurde, no i co? Robi wrażenie. Robi, nie? Jest Góra Piachu. Nie ma lipy. Kuba, ja... Za nim mówił. Jest, co? O, ja cię kręcę. Będzie dym. No to jest wyzwanie dla Bety. No, dla Betiszona. Była Honda lepsza, jak wygląda? Dąbroś? No. Nie mów. Tu wiesz, że mnie? Był. Jest Piotr, patrz, są. Są. Tu, ale jakoś... Tu jest, zginął. Zginął. Jest Jakub! Polska. O, Maraz jest! Też bluzę wziąłem, chyba. No dobryś przyjechał, mówię tobie. I tam by stanął? Tam dalej. Łódź się, panie! Ale aż lepiej. Aż lepiej od razu.
Nie ma go. Nie ma go. Nie ma go. O, siema. O, Jakub, tak myślałem, że będziesz. Jakby mogło mnie nie być. Samego. Nie ma, nie? Siema. Siema. A co, będzie się kładem? Nie. Siema. Witam. Szkami. Jarek. Jakub, siema. Ale znowu urosłeś ty? Nie urosłem. Ile ty masz ty? Prawie dwa. Ja pierdzielę, no jak rośnie cały czas. Rośnie. Na drożdżach. Jak na drożdżach. Ty za tej TM-kę dobrze ze sprzedałeś. Siema, Maro. Siema, Jaro. Czekaj. Mam coś dla ciebie. Masz coś dla mnie. Witam. Cześć, Kuba. Dobry. Dobry, siema, Piotr. Cześć. A Jurego jest, czy nie? Jedzie, bo miał problemy z przyczepą. A. Zobacz. Pokaż, co ty masz. To dla mnie naprawdę, Jarek? Dla ciebie. Dzięki, kurwa. Od Mojry. Zajebisty. Dzięki, Mojra. No. A to dla Juri. Ale to Juri przyjaciół. Dam osobiście, nie? No. Też dobra. O! A ciebie prezent. Matia TV, ło! To nakłada koniecznie musi wlecieć, nie? Musi. No. Zobacz, od Matiego. Kojarzysz? Z live'ów. Tutaj znowu ryzykownie, Jarek, bo mogę zaraz pogiąć. Usiąść, no. Co? Co tutaj będzie trzeba zamontować? No, jak, co, będziesz, co na, jak będziesz na kole latał, to będziesz miał od razu przecierkę, będziesz mógł robić. Kurde. To będzie tak jakoś, o. No będzie gdzie indziej. Albo z przodu daj. Ale jaja. Ledwo dojechaliśmy. No, paliwa nie było. No, no nie nalał paliwa. Bo mówi, nie będzie na Orlenie tankował. Bo to Bajtek bez Majtek. Bo Bajtek bez Majtek. Ty, to jako ja też miałem przygodę. Zajechałem na CPN, zjechaliśmy, tankujemy. Zatankowałem w samochód. Odjeżdżam, nie, może z 500 metrów. Samochód moc stracił. Co ja mu pedał, kurwa, on nie ciągnie. Co jest, kurwa? Mówię, skrasili paliwo, nie? No. Wiesz, że z wodą. No, no, no. Mówię, kurwa, teraz 80 na godzinę nie mogłem go rozpędzić, nie? Mówię, ja pierdolę 200 km. I co, skraszone było? Dzwonię do kumpla, nie, dzwonię do kumpla. Mówię, ty, tak i tak, tak, tak się dzieje, nie? On mówi, wiesz co, wyłącz zapłon, zgaś go i spróbuj jeszcze raz zapalić. Może komputerowi się popiera. A. I kurwa w trasie, wiesz, jak jechał, bo mówię, jak go nie zapalę, go, no, no strzelę go ze sprzęgła, nie? Strzeli go ze sprzęgła, ale to nie CRF-a. No i strzał i poszedł, kurwa, to było mocnie. Ale już taki był... Urosłeś, byku, mówię ci. Nie, dawno się nie widzieliśmy, po prostu. Coś ty. To ja taki mały jestem? Nie, Jarek, ty się kurczysz. Coś ty. Kurczysz się. Dąbroś. Nie. Yamaha. To nie Dąbroś, to Yamaha. To nie Dąbroś, to Yamaha. To na razie chowam ją w bezpieczne miejsce. Dobra, chowaj. Najbezpieczniejsze jakie może być. No. Jak X-Motos? Bardzo dobrze, zrobiony? Działa. Działa. Dzisiaj góra opanowana będzie. Dobra, dobra. Tylko ta mniejsza. No, no pojedziemy, no będziemy. Dobra, idę. O, Peter. CSW Peter. Zobacz, specjalnie dla ciebie pomalowałem błotniczek. Nie zauważyłeś takiego pięknego błotniczka. Lakier Hondy. Wow. Na bycie Hondy. Piękny, tylko czemu taki połamany? No bo dlatego chciałem to ukryć, wiesz? To to farbło. Aha. Dobry. Jedzie siema. Rafał, jo. Co? Jedzie Rafał? No niby ma jechać. No jedzie, jedzie, jedzie. Jedzie. Czekamy za nim. Mam, patrz, tablicę dla niego. No jeszcze taką jedzie. Pistę. Problem miał z przyczepką jakiś. Ale a, pisałem z nim właśnie. Kable mu niby źle podłączyli. Aha, aha. Yeah. Ale już jest chyba dobrze. Później grilla sobie zrobimy, nie? Ja. Yeah. A do której planujecie być? No do 16. Przestrzenią. A ty czym? LTZ-ą. R6. R6, swap. Tak. I co, trenowałeś potem, jak ci wytłumaczyłem? No wtedy jechaliśmy, nie? Już do a, domu. I już nie jeździłeś od tamtej pory? No, no to tu będziesz mógł potrenować. Tylko tu takie duże są górki, to jakąś sobie mniejszą upatrzymy, nie? Okay. A będziecie za tydzień na żwirowni w grupie? Nie wiem, nie wiem. Na Uzdowo chcemy jechać, ale zobaczymy. Uzdowo to jest koło Działdowa. Do wujka na szafkę. No. Fajna, nie? Ta LTZ-a. No. U nas po osiedlowej jeździła. W Bierzewie. Tak? No.
Może da się golnąć. Da się golnąć? A jak? Dobra. To idzie, kurde. No idzie, idzie. Aż strach mi się bać. Wczoraj złożyłem, półtora miesiąca miałem go rozebranego i parę rzeczy pomalowałem. Jeździł w deszczu i buty mu nie wyschły. Dobra, idę się ubierać. Próbuję. Podjechał. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.